sesję Rady Miejskiej w Wojniczu. Witam pana burmistrza i wszystkich zaproszonych gości, jak i pracowników gminy. Witam państwa sołtysów, a przede wszystkim państwa radnych. Stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji. Obecnych jest 12 radnych, co stwierdzone jest listą obecności. Ze względu na, zanim rozpoczniemy procedurę, pan burmistrz prosił o udzielenie głosu przed rozpoczęciem. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Nim rozpoczniemy posiedzenie dzisiejszej sesji, mamy taką niezwykłą i doniosłą chwilę, bowiem decyzją pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Krystyna Batko, otrzymała obywatelstwo polskie i będę miał przyjemność przekazać dzisiaj tej pani dowód osobisty. Drodzy państwo, witam serdecznie panią Krystynę, witamy serdecznie. Witam najbliższą rodzinę pani Krystyny, małżonka, siostrę, teścia, szwagierkę i maluchy, które już mają obywatelstwo polskie. Szanowni państwo, dwa słowa na temat pani Krystyny. Pani Krystyna pochodzi ze wsi Lipniki. Jest to niewielka wieś licząca 580 mieszkańców z rejonu, rejon powiat, odpowiednik naszego powiatu, powiat Mościska w obwodzie lwowskim. Pochodzi z polskiej rodziny, nazwisko panieńskie pani Krystyny jest Bilakiewicz, typowo polskie nazwisko. Pani Krystyna w Polsce jest od 22 marca 2007 roku, już jako pobyt stały. Zawarła związek małżeński z naszym mieszkańcem naszej gminy, synem pana Tadeusza Batki, którego państwo radni bardzo dobrze znają, w grudniu 2006 roku. Pani Krystyno, bardzo mi miło panią zaprosić i pozwolę sobie przekazać dowód. Państwo, jeszcze pan Tadeusz, parę słów chciał, proszę bardzo. Tak muszę tutaj zgadać, pan mówię dzisiaj nie bardzo, a nie piłem nic. Dzień dobry. Jestem starym mieszkańcem wsi Łukanowice. No i tak się złożyło, że zachciało się mi wędrować po świecie. Z tym, że pojechałem na Ukrainę, chociaż miałem pewne obawy, bo to
Ukraina i Ruscy to świat niezbadany. No ale szczęśliwie. Proszę Państwa, oglądając telewizję, czytając książki, Polacy tam mieszkający proszą o pomoc. W 1977 roku z własnej inicjatywy z synem zebraliśmy trochę pieniędzy od mieszkańców Wojnicza i okolicy i za te pieniądze zostały zakupione na Mikołaja jakieś drobnostki, a kwota to była mniej więcej 900 zł. To leciał z pierwszego gimnazjum z Tarnowa samochód w tym czasie i to wszystkośmy tam zawieźli. Oczywiście dzieci zadowolone, a tutaj, ponieważ to taką drogą się odbywa, jest podziękowanie od księdza z Lipnik, bo tylko w ten sposób można im pomóc. Kupiłem od Michaśki Zamiatałowej 20 arów ziemi i wtem przyszła mi droga, polna droga z trawnikiem. Ja tą drogę sprzedałem gminie. Gmina zgodnie z umową zrobiła tam asfalt. Ale gmina nie wywiązała się, mówię tutaj o panu Noszku, bo umowa zawarta z nim pisemna była, że pieniądze, które ja otrzymam, a otrzymałem niby 4000 zł, przekazuję na rzecz repatriantów. Ja nie widziałem, czy te pieniądze poszły, czy nie poszły. Podobno miały być kupione meble, wyposażenie mieszkania. Czy tak się stało, nie wiem. A zatem to jest rok 77, no, może by wartało sprawdzić. Ostatecznie 4000 zł to jest kilka złotych, prawda? I żebym ja się uspokoił, że te pieniądze poszły dla Polaków. Chciałem, mając te 4000 zł, zwróciłem się do pana wójta Noska, żeby utworzyć fundację. A mój wkład byłby początkiem. Niestety nie chyciło to. A zatem pamiętajcie, że tam są Polacy, tam są dzieci. Oni się cieszą, jak się pokaże. Postarajcie się jako gmina na wakacje albo wcześniej zaprosić te dzieci. No ostatecznie chyba gmina nie jest taka biedna, żeby nie mogła wyasygnować tam ileś złotych na taką dla nich uroczystość. Dlatego proszę, jak jesteście wszyscy razem i decydujecie, pamiętajcie, że tam są Polacy i oni liczą na was. Chciałbym usłyszeć słowo albo pana burmistrza, albo kogoś upoważnionego. Tak, w przyszłym roku zaprosimy te dzieci, a szkołę budowała Polska. Profesor Stelmachowski patronował ją.
czy usłyszę takie słowo. Dziękuję. Panie Tadeuszu, rozumiem Pana wzruszenie, bo jest to chwila dla Pana zapewne bardzo podniosła i wzruszająca. Niemniej bardzo proszę, abyśmy nie wracali do historii, bo Pan Nosek już nie pracuje, więc trudno mówić o jakichś zobowiązaniach finansowych. Również nie chciałbym tutaj publicznie żadnych deklaracji składać, bo nie czas, nie miejsce i nie pora na to. Panie Przewodniczący, rozumiem, że część związaną z przekazaniem dowodu osobistego kończymy. Dziękujemy bardzo Państwu, a Pana Przewodniczącego proszę o prowadzenie obrad sesji. Dziękuję Panie Burmistrzu. Zgodnie z tym kontynuuję procedurę prowadzenia, dalszą procedurę prowadzenia sesji. Przedstawię proponowany porządek obrad. Panie Tadeuszu, jeżeli mogę coś powiedzieć w tej sprawie, to tu by najlepiej pani sołtys z Wielkiej Wsi powiedziała. Dzieci takowe z Ukrainy przyjeżdżają do naszej gminy. W tamtym roku chyba były. Pani Aneto, tak? Tak. Także my jako tutaj, ogólnie mówię, Polacy mamy sentyment do naszych, powiem w cudzysłowie, Kresów i wyjeżdżamy tam, tak samo idą dary za tym, jak i dzieci przyjeżdżają tym. Także Panie Tadeuszu, proszę być spokojnym w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, proponowany porządek obrad jest następujący. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2013 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/313/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/76/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/21/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Wojnicz. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojnicz oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Wojnicz. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Wojnicz. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej. Był to punkt 12. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy Wojnicz i obciążenia nabytych działek prawem służebności drogowej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/168/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Punkt 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wojnicz za rok szkolny 2012-13. 17. Interpelacje
wnioski, zapytania radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi. 18. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa chce zaproponować albo zgłosić jakiekolwiek zmiany do dzisiejszego porządku obrad? Panie Przewodniczący, jeżeli proszę można. Bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgłaszam wniosek, aby punkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Wojnicz. Dotyczy to nieruchomości w Biadolinach, która jest przeznaczona na Tuchowskie Centrum Medyczne, zdjąć z obrad sesji, z tego względu, że nieruchomość ta nie jest w zasobie nieruchomości gminy Wojnicz, to co podobno między innymi tam zwraca uwagę pan Filipek na posiedzenia komisji, i nie jest to w kompetencji po prostu rady, niepotrzebna jest uchwała rady, jest to w moich kompetencjach. Chcę państwu powiedzieć, że dobrze, bo na komisjach byliście państwo zaznajomieni, na jakich warunkach te pomieszczenia będą dalej wynajmowane. Wiem, że, bo przekazywała mi pani sekretarz i zastępca, że państwo dosyć burzliwie dyskutowaliście na temat stawki. Ta stawka była znikoma, ona wzrasta o 100%, około 100%. Chcę państwu zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Ona stosunkowo nie jest niska, nie wysoka, niemniej drodzy państwo, zwróćcie uwagę, że sołectwo Biadoliny nie jest wielkim sołectwem. Ten punkt Tuchowskiego Centrum Medycznego służy mieszkańcom tego sołectwa. Co więcej, Tuchowskie Centrum Medyczne zgodnie z porozumieniem, które zostało wcześniej zawarte, wywiązało się z porozumienia i zwróciło kwotę, w tej chwili już dokładnie nie pamiętam, była to kwota blisko 30 tysięcy za podjazd dla osób niepełnosprawnych. Także uważam, że te stawki, które państwu przedstawiane były na komisjach, one będą wprowadzone do aneksu przedłużającego dotychczasową umowę. W związku z czym proponuję, aby punkt 11 wykreślić, a kolejne punkty od 12 do punktu 18 o jeden punkt, powiedzmy, przeszły w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę jeszcze radny. Proszę. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 przez 168/212 Rady Miejskiej w Wojniczu dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia typu udzielania rozliczenia dotacji do przedszkolu. Czy ten punkt obowiązuje nas, czy do tego punktu obowiązuje nas jakiś termin, czy musimy go przyjąć na tej sesji? Bo jeśli byśmy nie chcieli, także chciałbym postawić wniosek o zdjęciu tego punktu z obrad uchwały po to, abyśmy wysłuchali przedstawiciela stowarzyszenia, bo to bardzo będzie rzutowało na finanse przedszkoli, jak się to będzie przekładało na dalszą działalność przedszkola. Proszę panie dyrektorze. Moim zdaniem ten wniosek i tak jest spóźniony, dlatego że jeżeli nawet byśmy to odwlekli w czasie, czyli zakładam, że rozmowa byłaby pewnie w listopadzie, to i tak dopiero od momentu podjęcia i wejścia w życie uchwały moglibyśmy dawać temu podmiotowi większą dotację. Także tutaj no, nie za bardzo widzę intencje pana radnego w kontekście przełożenia tej dzisiejszej uchwały. Po drugie, my musimy uchwałę tak naprawdę podjąć, dlatego że przepisy ustawy już obowiązują i tak naprawdę to jest uchwała, która w pewnym sensie porządkuje kwestię udzielania dotacji dla głównie przedszkoli. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Ale panie radny, pan stawia wniosek formalny, żeby to zdjąć ten punkt, czy nie? Bo ja myślę, że bezprzedmiotowo będziemy dyskutować na tym. Poddam pod głosowanie oba punkty, jeżeli to jest wniosek formalny.
Proszę, proszę. Od przyszłego roku, to co powiedział nam pan dyrektor, dotacja do przedszkola będzie prawie 80 zł miesięcznie, to jest prawie 1/5 mniej, to jest bardzo dużo i może to rzutować na działalność przedszkola. I dlatego wydaje mi się bardzo uzasadnione usłyszeć opinię zarządzającej przedszkolem, jak to by się rzutowało dalej. I dlatego stawiam wniosek o zdjęciu tego punktu z tych obrad, abyśmy mogli zapoznać się z tymi wiadomościami. I ewentualnie, gdyby była taka potrzeba dla bezpieczeństwa przedszkola, podnieść dotację do tego przedszkola. Jest 75, tylko może na 85%. Dziękuję, rozumiem, ale zanim poddam pod głosowanie, proszę jeszcze o zabranie głosu pana dyrektora. Szanowny panie radny, państwo radni, panie burmistrzu, znaczy pana intencja jest, jak już panu powiedziałem na komisji, bardzo niezręczna. My tu mówimy o podmiocie prywatnym, który prowadzi przedszkole niepubliczne. To nie jest prowadzenie szkół w Milówce, w Łoponiu, w Grabnie, w Biadolinach, szkół w Olszynach, które państwo jako radni podejmowali się decyzję o tym, że reformujemy sieć szkół i w miejsce i w dotychczasowych budynkach powstały niepłatne szkoły. Panie radny, to jest podmiot prywatny, który prowadzi przedszkole niepubliczną na zasadach rynkowych. My nie mamy informacji takich, jaka jest wysokość czesnego, jaki dochód osiąga przedszkole. Nawet gdybyśmy chcieli, nie jest podmiot, który prowadzi przedszkole niepubliczne, uprawniony do tego, żeby nam takie informacje podawać. My możemy kontrolować tylko i wyłącznie zakres dotacji, która jest udzielana w sposób podmiotowy. To jest raz. Dwa, przedszkole niepubliczne, o którym pan mówi, my nie pobieramy jako gmina Wojnicz od niego żadnego czynszu dzierżawnego, ma umowę użyczenie. To ja się zapytam pana, panie radny, jeżeli pan ma taką intencję, jak sobie radzą inne przedszkola niepubliczne w innych gminach, które również mają identyczną podstawę udzielania dotacji wynikającą z ustawy o systemie oświaty. Po drugie, tak jak panu powiedziałem na komisji, tam nie obowiązuje karta nauczyciela. Mimo to mają 75% wydatków bieżących, czyli wydatków ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Wojnicz, w których karta nauczyciela obowiązuje i w których gro nauczycieli, jak nie większość, to są nauczyciele dyplomowani. Uważam tak naprawdę ten wniosek za absolutnie niezasadny. I to, co panu powiedziałem na komisji, ten podmiot, który prowadzi przedszkole niepubliczne, przecież może się zwrócić do pana burmistrza z wnioskiem, by od 1 września 2014 roku prowadzić przedszkole jako przedszkole oczywiście niepubliczne na zasadach przedszkola publicznego i wtedy będzie otrzymywało 100% dotacji, ale tylko wtedy, jeżeli podmiot ten po zbilansowaniu własnych kosztów i przychodów będzie chciało prowadzić te przedszkole na zasadach przedszkola publicznego, czyli nie będzie mogło pobierać większych opłat niż to, co wynika z ustawy, czyli maksymalnie złotówkę. Dzisiaj tak naprawdę te przedszkole może pobierać wysokość opłaty w dowolnej wysokości. W dowolnej wysokości może pobierać czesne od rodziców i to samo dotyczy wyżywienia. Także absolutnie drogę te przedszkole niepubliczne ma otwartą do tego, żeby taki wniosek do pana burmistrza złożyć. Natomiast z mojej strony jako dyrektor absolutnie ja nie będę rekomendował państwu tego, by ten dzisiejszy punkt ściągać z obrad sesji. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Mam nadzieję, że wszyscy państwo zrozumieli dokładnie, o co chodzi. Poddaję pod głosowanie najpierw punkt 11, o zdjęcie, propozycja pana burmistrza o zdjęcie z porządku obrad 11 punktu. Kto z państwa jest za zdjęciem punktu 11 z porządku obrad? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. 12 głosów za, jeden wstrzymujący się. Poddajemy pod głosowanie punkt według starej numeracji
15, tak? 15, punkt 15, złożony przez pana radnego Jankosza Ryszarda. Proszę państwa, kto jest za tym, aby ten punkt zdjąć z porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Cztery głosy jest za. Kto jest przeciw? Pięć głosów jest przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy głosy się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Punkt pozostaje w porządku obrad. Zgodnie z porządkiem obrad mamy punkt przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Aha, przepraszam bardzo. Dobrze, dziękuję. Pan radca przypomniał. Proszę o przegłosowanie przyjęcie porządku obrad w tej części, czyli bez punktu 11. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, jak mówiłem, protokół był wyłożony przez cały czas. Tutaj też był wyłożony. Myślę, że nie muszę odczytywać protokołu. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Halo, w kwestii formalnej, panie przewodniczący. Proszę. Ja byłem dwa razy i nie był cały czas wyłożony protokół. W kwestii formalnej. Panie Jadziu, jak to z tym było? Nie był wyłożony? No tak. No ale pomimo tego, kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Następny punkt, informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ostatnia sesja odbyła się 16 września, w związku z czym okres sprawozdawczy obejmuje od 17 do dnia września do dnia dzisiejszego. W okresie od 17 do 19 września uczestniczyłem w czerwcowym forum wójtów i burmistrzów. Jest to cykliczne spotkanie wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu Małopolski. 20 września odbyło się zebranie wiejskie w Wielkiej Wsi. W zebraniu tym uczestniczyłem. Zebranie poświęcone głównie rozdysponowaniu Funduszu Sołeckiego na rok 2014 oraz sprawozdaniu pani sołtys za okres, za rok poprzedni. Sprawą również temat zebrania dotyczył spraw bieżących sołectwa z uwagi na to, że w Wielkiej Wsi zebrania tego wiosenno-letniego, nazwijmy to, przed wprowadzeniem tej ustawy dotyczącej zagospodarowania odpadów nie było, w związku z czym wiele pytań dotyczyło między innymi również wprowadzonej ustawy o zagospodarowaniu odpadów. 23 września odbyło się w Tarnowie spotkanie z panem wojewodą Millerem. Jest to też cykliczne spotkanie. Co miesiąc pan wojewoda zaprasza wszystkich włodarzy gmin, powiatów i starostw na spotkanie. Takowe spotkanie kolejne odbywa się w dniu jutrzejszym, na który również wybieram się. 24 września z panią skarbnik spotkaliśmy się z zarządem Banku Spółdzielczego w Krakowie. Spotkanie między innymi dotyczyło negocjacji warunków wynajmu lokalu po sklepie gminnej spółdzielni, po tak zwanej trójce oraz dalszej współpracy z bankiem w zakresie obsługi naszego rachunku bankowego. Tytułem informacji chcę państwu powiedzieć, że no myślę, że w najbliższym czasie tu może pani dyrektor przytaknie nam. Myślę, że zostanie ta umowa już doprecyzowana. Pewne jeszcze
rozbieżności są, ale to są znikome sprawy, w związku z czym będąc ostatnio z panią skarbnik w banku, mieliśmy przyjemność oglądać dokumentację, bo jest już przez zarząd banku opracowana dokumentacja na remont tych pomieszczeń, z uwagi na to, że to są tajemnice, że to są dokumenty poufne, więc mogliśmy sobie tylko zerknąć na to. Według planów, jakie krakowski bank ma, to będzie tam 3 okienka obsługujące klientów, także komfort dla mieszkańców naszej gminy zapewne wzrośnie i myślę, że również i bankomat, także tutaj myślę, że zarówno dla pracowników banku, jak i dla mieszkańców gminy będzie to coś komfortowego. 25 września uczestniczyłem w spotkaniu z panem marszałkiem województwa małopolskiego, z panem marszałkiem Ciepielą oraz prezydentem Tarnowa oraz pozostałymi włodarzami gminy z terenu powiatu tarnowskiego. Tematem spotkania było omówienie możliwości starania się o środki zewnętrzne, o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na zadanie takie subregionalne z terenu całego powiatu tarnowskiego i nie tylko. 1 października uczestniczyłem w spotkaniu, odbyło się spotkanie z panem prezesem Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Głównie pan prezes agencji prosił o takowe spotkanie. Rozmowy dotyczyły m.in. planowanej rozbudowy infrastruktury w Zielonym Parku Przemysłowym z uwzględnieniem terenów, które są w posiadaniu, są własnością agencji. 2 września w Mościckim Centrum Kultury odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowskich Straży Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu Polskie Remizy. Ja chcę państwu zwrócić uwagę, że w ramach, według informacji pana prezesa, pana Sadego, w ramach całej Polski tylko Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje taki program. Jest to już program realizowany po raz kolejny. Myśmy również otrzymali dofinansowanie w wysokości około 18 tysięcy na zamontowanie bram garażowych w OSP Więckowice. Te bramy są już zamontowane. 2 września byliśmy z panem dyrektorem CEAS-u, panią dyrektor ze szkoły w Milówce oraz panią sołtys, panią Święk w urzędzie gminy Czchów, u pana burmistrza Czchowa. Między innymi omawialiśmy sprawy dotyczące możliwości otwarcia w roku szkolnym 2014 filii szkoły muzycznej na terenie naszej gminy, a konkretnie siedziba tej filii mieściłaby się w Milówce. No, wiele jeszcze rzeczy jest do precyzowania, wiele spraw tutaj podnosił pan dyrektor Nowak, między innymi odnośnie subwencjonowania tej szkoły jako filii. Te tematy musimy jeszcze doprecyzować, żeby wiedzieć, powiedzmy, jaki jest stan prawny takowej filii i jak to wygląda. 7 września odbyła się Rada Budowy Sali Gimnastycznej w Wielkiej Wsi. Była to rada zwołana po prostu przez nas czy przeze mnie, w której uczestniczy właściciel firmy, kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy. Drodzy państwo, ponieważ nas niepokoiło, bo pewne były opóźnienia w harmonogramie rzeczowym, w harmonogramie wykonawczym, w związku z czym takowe spotkanie się odbyło. Pewne deklaracje zostały przez wykonawcę, przez właściciela firmy złożone. No tak się składa, że pogoda im wyjątkowo służy i według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy te deklaracje, które złożyli, ten zakres robót, który mieli, że tak powiem, nadrobić w miesiącu październiku, będzie zrealizowany i tutaj jakiegoś większego zagrożenia nie ma, że ta inwestycja powinna być w terminie zrealizowana. 9 września odbyło się spotkanie w Krakowie z panią dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji budowy południowej części wschodniej obwodnicy Wojnicza oraz
planowanych na rok przyszły wspólnych inwestycji drogowych. Mam na myśli realizację chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 975 na wysokości sołectwa Sukmanie, Olszyny, przepraszam, oraz dalszej modernizacji drogi wojewódzkiej od, powiedzmy, granicy Sukmania-Olszyn aż po Roztokę, po koniec, powiedzmy, po granicy naszej gminy. 11 września odbyło się uroczystości związane z 50-leciem rejonowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Brzesku wraz z zastępcą. W tych uroczystościach, bardzo podniosłych, uroczystych, braliśmy udział. 14 września spotkałem się z przedstawicielem firmy, która nosi się z zamiarem sfinansowania inwestycji, budowy nowej inwestycji w Zielonym Parku Przemysłowym, nowego zakładu. Firma ta dotychczas funkcjonuje na terenie zakładów azotowych, ma już umowę wstępną podpisaną na zakup działki około 2 hektary. Firma, która, prezes, przedstawiciele zarządu tej firmy deklarowali, że na przełomie roku gdzieś 2015-16 firma ta zaczęłaby funkcjonować już u nas na terenie gminy. Planowane zatrudnienie około 70 osób. Też pytali o możliwości zatrudnienia tutaj z terenu gminy pracowników, bo z takowym zamiarem się liczą. Między innymi chodziło im o uzgodnienie pewnych możliwości i uwarunkowań urbanistycznych co do możliwości realizacji konkretnych inwestycji w Zielonym Parku. 19 września uczestniczyłem w zebraniu w Wiejskim Wispie. Zebranie to było zwołane na prośbę grupy mieszkańców. Głównie dotyczyło one, to spotkanie dotyczyło, zebranie dotyczyło utrzymania dalej sklepu, który jest w Wispie, sklepiku dla społeczeństwa sołectwa ISEP. 21 września odbyło się spotkanie z kierownikiem rozdzielni gazu w Brzesku. Wyszła nam taka sytuacja kolizyjna, gdzie wykonywana przez nas kanalizacja wzdłuż ulicy Długiej wchodzi w kolizję z przyłączami gazowymi, z gazociągami. Tutaj temat został rozstrzygnięty. Również omawialiśmy sprawę, powiedzmy, remontów gazociągu, bo z takowymi liczy się rozdzielnia gazu w Brzesku, wzdłuż ulic, w których planujemy dalszą kanalizację. Chodzi o to, żeby nie doszło do sytuacji takiej, że my zakończymy kanalizację, zrobimy zabruki, zrobimy nowe nawierzchnie, a gazy w następnym roku zaplanują jakieś remonty, bo ta sieć już jest też kwalifikująca się do remontu. 23 września odbyło się spotkanie z panem marszałkiem Ciepielą w starostwie w Brzesku. Było ono zainicjowane przez pana starostę brzeskiego. Dotyczyło omówienia pewnych założeń projektu dotyczącego stworzenia zintegrowanego systemu połączeń tak zwanej subregionalnej infrastruktury transportowej. Czego to dotyczy? Dotyczy to budowy takich węzłów przesiadkowych z parkingami oraz węzłów integrujących różne systemy transportu, jak kolej czy, powiedzmy, autostrada. Jest to projekt tak zwany parku i jedź. Polegałby na tym, że, powiedzmy, mieszkaniec gminy przyjeżdża przykładowo do Wojnicza, zostawia na takim parkingu samochód, siada do tego transportu takiego społecznego i jedzie bądź to autobusem na przystanek, powiedzmy, przy autostradzie, gdzie może jechać do Krakowa linią autobusową, bądź jedzie do Bogumiłowic, gdzie, powiedzmy, korzysta z szybkiej tej trakcji kolejowej. Założenia są bardzo bogate, między innymi tutaj
byłaby możliwość również w ramach tego projektu wybudowania parkingu na terenie gminy, konkretnego parkingu, jak również wyremontowania większości istniejących przystanków, które mamy na terenie gminy. W tej chwili mamy już pełną inwentaryzację wszystkich przystanków. Mamy pewne koncepcje dotyczące lokalizacji tego powiedzmy parkingu takiego gminnego, gdzie busy czy też autobusy przelotowe na trasie Kraków-Tarnów czy też wzdłuż drogi wojewódzkiej 975 mogłyby zajeżdżać tutaj do Wojnicza, gdzie mieszkańcy Wojnicza mogliby siąść czy wysiąść powiedzmy z tych autobusów bez konieczności wysiadania gdzieś w Brzesku czy w Tarnowie, a później z powrotem wracania tutaj do Wojnicza. I mamy takie powiedzmy założenia, zobaczymy jeszcze jak to wszystko będzie się rozwijało. Najbliższe spotkanie pan marszałek zaplanował zaraz po Wszystkich Świętych, w związku z czym będzie między innymi jeden z profesorów, który opracowywał koncepcję dla całej Małopolski co do infrastruktury drogowej, który najprawdopodobniej ten projekt, założenia tego projektu będzie opracowywał. Drodzy Państwo, jeszcze tytułem informacji chciałem Państwu przekazać, że na dzień dzisiejszy realizujemy kilka inwestycji. Jest to już wspomniana budowa sali gimnastycznej Wielkiej Wsi, co do której no, Państwu przekazywałem informacje. W miarę idzie ona w terminie i myślę, że początkiem przyszłego roku będziemy tą salę przekazywali do użytkowania. Realizujemy kanalizację Wojnicza. Kanalizację wykonawca realizuje na kilku frontach, bo w tej chwili jak gdyby trzy czołówki są, gdzie powiedzmy ta kanalizacja jest realizowana. Także myślę, że tutaj też jakiegoś zagrożenia nie ma. Chcielibyśmy jak najszybciej początkiem ten pierwszy zakres kanalizacji skończyć po to, żeby drugi zakres, ten, który mamy z Funduszu Spójności, zrealizować do no, półrocza nawet po to, żeby jeszcze było parę miesięcy na dokonanie rozliczeń z tych funduszy unijnych. Drobna sprawa, która została zrobiona, to wiata grillowo-rowerowa w Łukanowicach. Jest ona już wykonana, jest po odbiorze. Bardzo ładna wiata. Myślę, że będzie okazja, żeby tam powiedzmy zwiedzić ją i może przy grillu posiedzieć. Uważam, że bardzo dobrze byłoby, gdyby na terenie całej gminy takich wiat było kilka, szczególnie przy tych trasach rowerowych, gdzie ten rowerzysta może usiąść, może powiedzmy posiedzieć, może obmyć ręce, skorzystać z toalety, może powiedzmy również tego grilla zapalić i w bardzo dobrych, komfortowych warunkach tam chwilę odpocząć. Szanowni Państwo, również urząd został poddany takiej ocenie dotyczącej w ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne. Jest on realizowany z POKL-u, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina została, powiedzmy, poddana takiej ankiecie. W tej ankiecie uczestniczyło 107 petentów, klientów urzędu. Ocena była w skali 5-punktowej. Wstępny raport posiadamy już. Powiem, że ocena urzędu, średnia ocena w tej skali 5-punktowej jest na poziomie 4,33. No, najniższe oceny, jakie otrzymaliśmy, to otrzymaliśmy za standard, estetykę pomieszczeń, za stan toalet, za niedostępność, można powiedzieć, dla osób niepełnosprawnych, czy też za zbyt mało miejsca dla osób oczekujących na wypełnienie jakiegoś druku dla osób, które przychodzą z dziećmi i tak dalej. No, warunki lokalowe mamy takie, jakie mamy. Ja myślę, że co do dostępności dla osób niepełnosprawnych, z chwilą, kiedy zmieni siedzibę bank, sytuacja się zmieni, bo tam początkiem roku byśmy planowali zagospodarować to pomieszczenie pod potrzeby
powiedzmy, dziennika podawczego i takiego punktu obsługi petenta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.